Witam Państwa. Oczywiście politycy zachęcają obietnicami dotyczącymi spraw naszej grupy etnicznej, obietnicami wypowiadanymi na licznych spotkaniach przedwyborczych z Polonią. Jak ważny jest to dla nich elektorat, świadczą sposoby, których się im mają. Raz jest to poparcie Kongresu Polonii Kanadyjskiej za sam fakt, że mają pochodzenie polskie, innym razem to załatwienie konkretnej sprawy, jeśli tylko dana partia wygra wybory. Taką chociażby obietnicę przywrócenia przywilejów kombatanckich złożył premier Harper polskim weteranom. Partia rządząca wykazała też duże zainteresowanie ważnymi uroczystościami polonijnymi, na przykład związanymi ze 150-leciem polskiego osadnictwa w Kanadzie czy 75-leciem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Tymczasem Kongres Polonii Kanadyjskiej z założenia udziela poparcia kandydatom o polskich korzeniach niezależnie od partii, którą reprezentują. W tych wyborach jest 4 takich kandydatów: Bonnie Crombie, Andrew Kania i Borys Wrześniewski, i to liberałowie. Jedyny w tej grupie konserwatysta Chuck Conkel, którego ojciec był Kaszubem, a matka Holenderką, zapewnia, iż będzie dążył do swobodnej wymiany handlowej między Polską i Kanadą. Polonia to przedsiębiorczy ludzie biznesu. Żyjemy w nowej erze. Ameryka nie może być naszym jedynym partnerem handlowym, ponieważ nie jest tak mocna jak w przeszłości. Powinniśmy handlować z Europą, w tym z naszymi przyjaciółmi w Polsce. Co ciekawe, mimo innej przynależności partyjnej, niewiele różni się oferta programowa dla Polonii Borysa Wrześniewskiego, bo wymiana handlowa między naszymi krajami to także punkt pierwszy jego programu. Drugie to jest, bardzo dużo Polonii tutaj są undocumented workers. Ile lat już pracują tu, nie mają status. I mamy cały projekt, aby ci części Polonii, które pracują w construction, manufacturing, aby dostali status citizenship. A trzecie to jest pensji dla weteranów. Borys Wrześniewski z polsko-ukraińskiej rodziny Polonii jest już znany, bo jako poseł do Parlamentu Federalnego uczestniczył m.in. w proteście przeciwko brutalnemu zabiciu paralizatorem Roberta Dziekańskiego i jako pierwszy interpelował w sprawie zniesienia wiz dla Polaków. Jak widać, zjednywanie polskiego elektoratu to nie tylko kwestia ostatniego szumu wyborczego. W przypadku posłów kandydujących po raz kolejny ludzie rozliczą ich za to, co zrobili dla Polonii do tej pory. Niezależnie od tego, jakie metody są stosowane, żeby przekonać do siebie polonijny elektorat, już sam fakt, że jesteśmy warci tych wszystkich zabiegów, świadczy o tym, że rośnie nasze znaczenie w Kanadzie.